Cześć. W tym wideo odpowiem na pytanie, czy podczas badań wstępnych pracownika mającego być kierowcą auta służbowego kategorii B, czyli osobówki, będą przeprowadzane badania psychologiczne, czyli żargonowo psychotesty i w jakim zakresie? Oczywiście inspiracją jest jak zwykle zapytanie internautki. Witam serdecznie, panie doktorze. Po obejrzeniu pańskich filmów dotyczących badań kierowców mam kilka pytań. Zostałam skierowana na badania wstępne pracownika prowadzącego pojazd kategorii B w ramach obowiązków służbowych. Nie ubiegam się o pracę w charakterze kierowcy zawodowego i w związku z tym, jakie badania psychotechniczne zostaną przeprowadzone w pracowni psychologicznej, w ośrodku badań. Pozdrawiam, Natalia. No, muszę trochę tutaj tak wyjaśnić, odpowiem od razu, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 maja 1996 roku, z późniejszymi zmianami, dla znawców Dziennik Ustaw nr 69, pozycja 332, dla tego typu prac, czyli wymagających pełnej sprawności psychoruchowej, przy badaniu wstępnym, jako badanie pomocnicze wymagane są testy sprawności psychoruchowej, no, czyli wydawałoby się nic innego jak żargonowo badania psychotechniczne. Dodatkowo oczywiście wymagane jest badanie lekarskie ogólne, okulistyczne, neurologiczne, czyli reasumując, prawidłowym zakresem tego badania wstępnego jest w tej sytuacji trzech lekarzy oraz psycholog. No, natomiast sprawą dyskusyjną jest tutaj zakres tegoż to badania psychologicznego. Szczególnie chodzi o badanie widzenia stereoskopowego, czyli przestrzennego, niezbędnego oczywiście dla kierowców zawodowych, ciężarówek czy autobusów. Natomiast według ostatnich interpretacji nie za bardzo potrzebnego kierowcom aut służbowych kategorii B. No, na pewno zostaną sprawdzone cechy osobowości, sprawność intelektualna oraz sprawność psychofizyczna. I dlaczego dla mnie to wszystko jest takie kontrowersyjne? Zaciekawił mnie fakt, że w rozporządzeniach dotyczących badań psychologicznych nie używa się terminu sprawność psychoruchowa, tylko sprawność psychofizyczna. Czyli w rozporządzeniach psychologicznych mówią o sprawności psychofizycznej, w rozporządzeniach dla lekarzy mówią o sprawności psychoruchowej, a nawet pełnej sprawności psychoruchowej. Także pozostawiam tutaj znawcom problemu, czyli w zasadzie psychologom, stwierdzenie, czy te dwa fachowe terminy są jednoznaczne, bo jest dla mnie jasne, że te dwa akty prawne pisali raczej nie konsultujący się ze sobą psycholodzy i w tym pewnie cały był ambarans. Żeby było jeszcze śmieszniej, przeczytałem jakieś rozporządzenie dotyczące wojska i tam jest inne określenie, mówi się na przykład o funkcjach psychomotorycznych, prawda, czyli no, niby to samo, a być może nie to samo. Także być może znajdzie się ktoś, jakiś odważny, który stwierdzi, że nie jest, są to jednoznaczne definicje. No i jeżeli to jakoś logicznie potrafi uzasadnić, być może nawet będzie to prawnik, prawda, to cały mój film jest tylko taką prezentacją moich poglądów i spekulacją, ponieważ jestem lekarzem, a nie jestem psychologiem i trudno, żebym się tak wypowiadał dokładnie o metodyce badań psychologicznych. Tak czy owak, zapraszam Ciebie do komentarzy tutaj pod tym filmem wideo. Jeżeli chcesz więcej informacji, oczywiście możesz wejść na mojego bloga psychotestykierowców.pl. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Nic mnie już w naszym polskim kochanym prawie nie zdziwi. Tym bardziej, że są jakieś obecnie tendencje do interpretacji różnych aktów prawnych. Co jeden znawca to interpretuje, no to jak z interpretacjami izb skarbowych, prawda? Jedna izba mówi tak, druga w tym samym temacie siak, prawda, czy temat religii. Jeden sąd tak, drugi siak, także każdy mówi sobie jak chce. Bye bye. Zapraszam jeszcze raz do komentarza tego wideo.